Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie's Style. Dzisiaj przychodzę do Was z Lumi Spa, czyli z urządzeniem, które już znacie z mojego filmiku, ale z inną końcówką. Jest to końcówka Accent, AgeLock Lumi Spa Accent Ideal Eye, czyli końcówka, którą będziemy masować wokół oczu. Jak pamiętacie końcówkę z tego urządzenia, ona była tutaj całościowa i miała za zadanie oczyścić nam twarz. Natomiast ta końcóweczka, również silikonowa, ma za zadanie ujędrnić okolice oczu. Potrzebna nam jest do tego właśnie ta oto końcówka oraz krem Ideal Eye. Activating Eye Cream. Takie oto małe pudełeczko. Tutaj mamy ten kremik. Nie za duży może, ale skuteczny, 15 ml. I ten oto krem, który właśnie jest ujędrniającym kremem, należy nałożyć w niewielkiej ilości pod oko. To jest taka biała konsystencja. I nad oko. Czyli nakładamy sobie podbrew dookoła. No tak jak wszystkie kremy, które stosujemy do okolic oczu. Wiecie, że kremy w pewnym wieku po prostu trzeba już stosować. Jeżeli dochodzi jeszcze do tego, słuchajcie, urządzenie, które nam te okolice wymasuje, to świetnie. Ja już w jednym odcinku pokazywałam takie, no niezbyt może profesjonalne, ale jednak urządzenie do masażu, a tutaj już mamy naprawdę totalny kosmos. Pierwszy raz będę robić tutaj właśnie ten oto zabieg. Jak pamiętacie z mojego odcinka, po włączeniu Lumi będzie po pół minuty działać na każdą część twarzy, tak? Bo my uczyszczamy jedną część, drugą, trzecią i czwartą. Natomiast tutaj mamy każde oko zrobić po pół minuty, najlepiej dwa razy dziennie. W związku z tym, że nie jest ustawione to na minutę, tylko na dwie, gdyż tak dzielimy obszar twarzy, po prostu po tej minucie, czyli pół minuty jedno oko, pół minuty drugie, urządzenie sobie wyłączymy. Także zaczynajmy. Bardzo fajne uczucie, słuchajcie. Jak widzicie, ta nasadka się kręci i masuje nam tutaj okolice oka. Masaż wokół oczu jest bardzo ważny, dlatego że skóra tutaj, jak wiecie, jest najcięższa na twarzy. Bardzo szybko się starzeje, powstają tak zwane kurze łapki. O. Był dźwięk, że pół minuty minęło, więc przekładamy na drugą stronę. W związku z tym po prostu szybciej tutaj w tej okolicy pojawiają się pierwsze zmarszczki. Aby się ich pozbyć, no potrzebujemy tutaj bardzo dobrej ochrony i krem właśnie ten Ideal Eye ma za zadanie ujędrnić skórę wokół oczu, pozbyć się, ma za zadanie, aby... O, i kolejne pół minuty minęło. Ma za zadanie również, aby tutaj abyśmy mogli pozbyć się tych sińców pod oczami, opuchlizny, jeżeli takową mamy, ujędrnić ją, ujednolicić tą skórę i nadać jej blasku. Końcóweczka, słuchajcie, jest sucha. Oczywiście w ramach dobrej tutaj higieny zdejmujemy końcóweczkę, ona jest taka, słuchajcie, zdejmowana. I sobie ją myjemy. Jeżeli tutaj mamy coś ubrudzone, to oczywiście to też powinniśmy wyczyścić. Natomiast końcóweczka, jak widzicie, jest czyściutka. Natomiast i tak warto dla zachowania dobrej higieny ją wyczyścić. Końcówka z Lumi, ta tutaj również jest ściągana. O. A tutaj zakładamy tą nasadkę właśnie do mycia twarzy, o której mówiłam. I tak jak wspomniałam, tutaj już zaczęło się trzecia tutaj taki okręg pojawiać. W związku z tym dłużej przytrzymując urządzenie, ono się wyłączy i nie będzie dalej pracować, a także nie zapamięta tego, zaczynając później pracę na naszej twarzy od minuty zamiast znów o dwóch. Po każdym wyłączeniu znów system wraca do ustawienia czterech tych kółek, tak? Czyli jeden, dwa, trzy.
3 i 4, aby właśnie po pół minuty naszą twarz wyczyścić. Także tak to, kochani, wygląda. I tak jak wspomniałam, tutaj ten krem mam za zadanie ujędrnić, ujednolicić, rozjaśnić, przywrócić blask, pozbyć się zmarszczek, a także opuchlizny i sińców pod oczami. Jest to mój pierwszy zabieg, także zobaczymy z biegiem czasu, jak to będzie wyglądać. Tak jak wspomniałam, urządzenie powinniśmy masować 2 razy dziennie właśnie z tym kremem po pół minuty, czyli jakby rano i wieczorem. Nie wiem, jak Wy nakładacie kremy pod oczy, natomiast ja zazwyczaj nakładam je raz dziennie. Natomiast tak jak tutaj wspomniałam, tak zaleca producent, aby właśnie te wszystkie efekty, o których wspomniałam, posiadać. Oczywiście wszystko robimy wedle tego, w jakiej kondycji jest nasza skóra, tak? I tutaj właśnie stosować rano i wieczorem na czystą skórę, delikatnie nałożyć na okolice pod brwiami, kąciki, w których występują ciemne półkola, a także pod oczami, unikać bezpośredniego kontaktu z oczami. Dla uzyskania najlepszych rezultatów masować okolice każdego oka przez 30 sekund, używając preparatu Age Lock Lumi Spa Accent, czyli właśnie tej końcóweczki. 2 razy dziennie. Także kochani, wszystko to, co miałam do przekazania, Wam przekazałam. Ja na bieżąco będę Wam mówić, jak wyglądają efekty stosowania właśnie tej końcóweczki do masażu oczu i tego kremu. Na razie ze wszystkich prawie, że produktów jestem zadowolona. Jeżeli chodzi o szczotkę, to jest prawdziwy sztos. Jeżeli chodzi o czyszczenie twarzy, to tak gładkiej skóry twarzy jeszcze chyba nigdy nie miałam. Może jako nastolatka. Naprawdę wyrównany na jest struktura, jest twarz gładka, promienna. Także jeżeli chodzi o samą szczotkę do mycia twarzy, jest rewelacja. Jeżeli chodzi o kremik do stosowania, powiem Wam w którymś odcinku na bieżąco, jak tutaj wygląda sytuacja. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa, pa.